Nowoczesna kanalizacja to wygoda i komfort. Dzięki zakończonej inwestycji oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu, na którą wydano ponad 300 milionów złotych, mieszkańcy miasta mogą przyłączać się do nowoczesnej kanalizacji. Obowiązek i finansowanie przyłączania spoczywa na właścicielach nieruchomości. Do końca listopada bieżącego roku trwa akcja promocyjna w wałbrzyskich wodociągach. Dzięki niej można przyłączyć się do kanalizacji szybko i tanio. Szczegółowe informacje promocji dostępne są na stronach WZWiK i WPWiK oraz pod numerami telefonów 74 64 88 171 lub 74 64 88 114. Można też odwiedzić Centrum Obsługi Klienta w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 37. Warto skorzystać z kompleksowej usługi, jaką proponują wodociągi. Wystarczy przyjść, zlecić usługę przyłączenia oraz zapytać o duże, bo sięgające aż 30% upusty. Nie zwlekaj. Korzystaj z promocji. Płać mniej i ciesz się nowoczesną kanalizacją. Listopada, Edyta Nawrocka. Witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Spółka Aqua Zdrój ogłosiła konkurs na 3 specjalistów, którzy będą odpowiadali za nadzór nad pracami budowlanymi. Ruszają też 3 nowe przetargi. Odpowiedzialna za budowę Aqua Zdroju spółka poszukuje inspektorów nadzoru ogólnobudowlanego, sanitarnego i elektrycznego. Potencjalni pracownicy powinni mieć wykształcenie wyższe techniczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na aplikowanym stanowisku oraz być biegli w przepisach budowlanych, BHP i przeciwpożarowych. Oferty pracy można nadsyłać do 4 grudnia. Spółka ogłosiła także 3 nowe przetargi. Główny inwestor największej w Wałbrzychu budowy poszukuje firm, które dokończą pracę przy potoku Szczawnik, parkingu na 500 miejsc, drogach dojazdowych do obiektu oraz zrealizują zamówienie na wykładziny. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów i pracy dostępne są w internecie na Biuletynie Informacji Publicznej spółki Aqua Zdrój w działach Przetargi oraz Nabór do pracy. Uruchomienie Centrum Turystyczno-Sportowego Aqua Zdrój planowane jest wiosną przyszłego roku. 19 stycznia 2013 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące prawa jazdy. Uprawnienie do prowadzenia pojazdu nie będzie już bezterminowe. Zmianie ulegną także zasady zdawania egzaminu teoretycznego. Zmiany w egzaminie na prawo jazdy dotyczą głównie części teoretycznej. Liczba możliwych pytań zwiększy się do 3000. W testach znajdą się filmiki sytuacyjne, zaś na każde pytanie trzeba będzie odpowiedzieć w konkretnym czasie. Będą wyświetlane takie, nazwijmy, slajdy, sytuacje rzeczywiste i pytania będą do tych sytuacji dostosowane. Przy czym odpowiedzi będą tylko 2, tak, nie, także bardzo prosto. Myślę, że każda osoba, która chociaż część zna kodeksu, bo nie wierzę, żeby tam wszystko znali to, co jest w prawie o ruchu drogowym, nie będzie miała żadnego problemu ze zdaniem egzaminu. No może tylko presję na taką, jak wiem, psychiczną wywierać czas, że jeżeli jest określony czas, a powiedzmy, że jest w tym podane, że tam 20 sekund, będzie wyświetlana sytuacja i będzie tam jakieś 15 sekund na udzielenie odpowiedzi, to może ta presja czasu skutkować tym, że ktoś tam nerwowo może przyciskać odpowiedzi. Zdaniem wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zmiany w egzaminie teoretycznym są potrzebne. Obecnie zdający nie rozumieją przepisów, uczą się jedynie pytań na pamięć. Wielokrotnie na moje pytanie, takie już po zdanym egzaminie teoretycznym, gdzie osoba wychodziła z sali, a widziałem, jakie pytania, bo czasami sam też prowadzę egzaminy, i widziałem, jakie ta osoba miała pytanie i się jej pytam, czy zawartość alkoholu w organizmie to jest taka czy taka? Odpowiedzi najczęściej usłyszane przeze mnie to: nie wiem, ale wiem, że odpowiedź jest A i C. Takie były odpowiedzi. A więc tak naprawdę to ci ludzie rzeczywiście nie wiedzieli, co się dzieje, a później w czasie egzaminu praktycznego również są takie z nagrań, to z kontroli wynika, że egzaminator pyta się, dlaczego ta osoba nie zastosowała się do tego znaku, a odpowiedź tej osoby była taka: przecież takich znaków w testach nie było, to skąd ja mam o tym wiedzieć? W nowym roku znikną także bezterminowe prawa jazdy. Nowe dokumenty będą wydawane na okres 15 lat, który może zostać skrócony, jeśli tak będzie wynikało z orzeczenia lekarskiego. Jest wprowadzony nowy przepis, który ustala termin ważności praw jazdy.
Także nie ma jak do tej pory, że jak ktoś zdobył mając 18 lat i mając 78, dalej ma cały czas ważne prawo jazdy, tylko będzie okresowo, znaczy żeby wszyscy rozumieli, nie będzie musiał przystępować do żadnych egzaminów, żadnych tam weryfikacji jego wiedzy nie będzie, tylko tyle, że badania lekarskie będą pozwalały na przedłużenie prawa jazdy. Także jeżeli to jest kierowca zawodowy i będzie miał wydane uprawnienia na 5 lat, po 5 latach idzie na badania i tylko lekarz zadecyduje, uprawniony lekarz oczywiście zadecyduje, czy on dalej może prowadzić pojazd według tych kategorii. Według ustawy osoby, które za wykroczenia drogowe zbiorą 24 punkty karne, będą kierowane na kurs doszkalający, a nie jak obecnie na ponowny egzamin. Nowi kierowcy przez 2 lata będą podlegać szczególnemu nadzorowi. W przypadku popełnienia 2 wykroczeń w okresie próbnym będą wysyłani na kurs, w momencie popełnienia 3 prawo jazdy zostanie im odebrane. Prawdopodobnie jednak przepisy nie wejdą w życie od stycznia, ponieważ nie jest gotowy jeszcze nowy system ewidencji pojazdów i kierowców. Duże prawdopodobieństwo, prawie że graniczące z pewnością, że ten przepis 19 stycznia nie wejdzie w życie. Nie wejdzie w życie z tego powodu, że nie funkcjonuje, nie działa CEPiK, mówiąc w skrócie Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, gdzie te dane są tam gromadzone. A więc jeżeli nie ma ewidencji tego, to i nie można tego poprowadzić. Także wiem, że w ministerstwie przygotowują jakieś tam awaryjne rozwiązanie, które zastąpi to, ale póki co to jest prawdopodobieństwo, że to w tej chwili, w takim układzie, jak jest zaplanowane, nie przejdzie. Nowa ustawa reguluje także kwestię zdobywania prawa jazdy na motocykl. Aby prowadzić motocykle, młody kierowca będzie musiał w pierwszej kolejności zdobyć prawo jazdy na małe motocykle A1 w wieku 16 lat lub A2, jeśli skończy lat 18. Po następnych 2 latach będzie mógł ubiegać odpowiednio prawo jazdy kategorii A2 lub A. Do zespołu szkół muzycznych przyjechał fortepian luksusowej marki Steinway. Na Dolnym Śląsku jest tylko kilka takich instrumentów. Ministerstwo przyznało szkole 1 000 000 zł na kontynuację remontu, modernizacji szkolnych budynków oraz na zakup fortepianu. Nowego fortepianu w szkole nie było od kilkudziesięciu lat. Fortepian trafił dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury i priorytetu infrastruktura kultury szkolnictwa artystycznego. No jest to niewątpliwie jeden z najlepszych instrumentów, jeżeli chodzi o szkoły tutaj muzyczne na Dolnym Śląsku. Fortepiany Steinwaya produkowane są tylko w 2 miejscach na świecie, w oryginalnej fabryce w Nowym Jorku i w Hamburgu. Jest to jeden z niewielu przedmiotów, które obecnie są wciąż produkowane ręcznie i to w 100%. Rocznie produkuje się ich około 5 000. Płyta rezonansowa zawsze zrobiona jest z jednego rodzaju drewna, świerka sitkajskiego, który rośnie bardzo wolno, a akustyka, jaką daje jego drewno, nie ma sobie równych. Mniejszy model B kosztuje około 80 do 100 tysięcy dolarów. Koszt troszeczkę poniżej 400 tysięcy, także jest to instrument jeszcze nie tej najwyższej klasy koncertowej, ale taki planujemy, myślę, że może nam się uda pozyskać na jubileusz 70-lecia, który za 2 lata będziemy obchodzili i wtedy będziemy mieli może już drugi taki pełny, koncertowy, duży fortepian. Fortepiany marki Steinway & Zons są niewątpliwie najlepsze na świecie i po prostu bezkonkurencyjne, a ten egzemplarz jest bardzo, bardzo sympatyczny do grania. Jest już trochę rozstrojony, no bo w transporcie, prawda? No i ja wczoraj troszeczkę próbowałem go rozstroić, także co mi się udało. Jest to instrument no, średniej długości oczywiście, to nie jest koncertowy, ale jak na taki instrument właściwie spełnia wszystkie warunki. Wydaje mi się, że to bardzo cenny nabytek dla szkoły. W Polsce instytucje kultury kupują po kilka takich instrumentów rocznie. Na Dolnym Śląsku jest ich bardzo mało, głównie we Wrocławiu. W 2011 roku fortepian Steinway trafił do tamtejszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. Czy tak cenny instrument może służyć dzieciom? Praca nauczyciela polegająca na przekazywaniu swojej wiedzy, przekazywaniu informacji przez wszystkich rzeczy związanych z wykonaniem musi być podparta dobrym instrumentem, bo wtedy jest to w pełni wykonywalne przez ucznia i jest efekt tego. Także tutaj stąd te nasze starania o ten fortepian, myślę, że na tym nie zakończymy, będziemy też kupowali inne instrumenty i zmierzamy do tego właśnie, żeby dzieci miały instrumenty jak najlepszej klasy. Dzięki dotacji można było przeprowadzić remont kapitalny budynku przy ulicy Moniuszki. W ramach tego priorytetu wymieniliśmy w tym roku też tutaj instalację elektryczną
i centralne ogrzewanie na gazowe. Także mamy już całkowicie nową instalację całą i kotłownię, także nie będzie już też problemów z pękającymi rurami, piecem i tym podobnych. Także powolutku, małymi kroczkami robimy wszystko, żeby doprowadzić do takiego stanu, jaki byśmy sobie życzyli wszyscy i wszyscy by chcieli, ale no niestety te koszty tego wszystkiego są tak potwornie duże, że wiadomo, że nie zrobi się tego od razu i powoli staramy się to wszystko doprowadzić do, mówię, takiego stanu, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby to ta praca tutaj i warunki do nauki były jak najlepsze. Po raz pierwszy wałbrzyszanie będą mogli usłyszeć brzmienie nowego fortepianu już 8 grudnia o godzinie 17, kiedy gościem szkoły będzie znany pianista, laureat konkursów szopenowskich Gracjan Szymczak, niegdyś uczeń zespołu szkół. Natomiast 19 stycznia fortepian ma zabrzmieć podczas koncertu symfonicznego. Dyrektor zapowiada, że szkoła będzie teraz aplikować o model koncertowy na jubileusz 70-lecia zespołu szkół muzycznych. Kiedy my tańczymy na sali balowej, inni nam zazdroszczą drużyny morowej. Oj, da, oj, da, da, na bando, ukochana nie ma, to jak u nas hej. Popołudnia z piosenką to cykliczne zajęcia prowadzone w ramach programu Centrum Aktywności Lokalnej. Biorą w nich udział seniorzy, którzy we wspólnym gronie śpiewają m.in. piosenki biesiadne i przeboje z dawnych lat. Popołudnia z piosenką odbywają się w każdy czwartek od godziny 17. Zwykle towarzyszą nam również wolontariusze, którzy grają na gitarze. Seniorzy śpiewają znane i lubiane piosenki. W każdej chwili można przyjść i wziąć udział w takich zajęciach. Oprócz czwartku dążymy do tego, żeby takich popołudni było znacznie więcej, ponieważ seniorzy bardzo chętnie spędzają w ten sposób czas, lubią taką formę spędzenia wolnego czasu, lubią śpiewać, także myślimy o tym, żeby takich popołudni było znacznie więcej. Seniorzy przyznają, że śpiewanie to świetna zabawa, a przy okazji forma relaksu i odpoczynku od codziennych spraw. W każdy czwartek po gimnastyce w ramach takiego relaksu śpiewamy wszyscy i to jest taki sposób integracji wśród naszej grupy. Oczywiście te śpiewy odbywają się przy kawce, przy ciasteczkach, bardzo przyjemnie. Klub seniora dla ludzi starszych jest bardzo ważny. Bo my w tej chwili, mając 60-70 lat, przychodzimy tu i wieczory nam nie są długie i się nie nudzimy. A tu wszyscy wspólnie razem mamy dużo śmiechu, pieśni, a nawet i gimnastyki. W spotkaniach bierze udział grupa około 17 osób, ale chętne osoby, które lubią śpiewać i mają dużo wolnego czasu, mogą zgłaszać się do Centrum Aktywności Lokalnej. Seniorzy póki co śpiewają w Centrum Aktywności Lokalnej, ale myślę, że jak tak się rozkręcimy, to czemu nie moglibyśmy wystąpić na przykład w rynku, żeby wałbrzyszanie mogli nas posłuchać, mogli nas zobaczyć, przede wszystkim zobaczyć po to, żeby przekonać się, że starszy człowiek również i w ten sposób może spędzać popołudnia czy wieczory, niekoniecznie siedząc w domu, ale wyjść do innych ludzi, spotkać się, wypić kawę, herbatę, zaśpiewać, potańczyć. Centrum Aktywności Lokalnej jest alternatywą dla wszystkich osób, które nie mają co robić z wolnym czasem. Pracownicy Centrum Aktywności Lokalnej zapraszają mieszkańców Śródmieścia w każdym wieku na zabawę andrzejkową. Impreza odbędzie się w najbliższy czwartek pod hasłem Totalna Magia, a uczestnicy przebiorą się za czarownice i czarodziejów. Aranżację poezji śpiewanej, wzbogacone o brzmienie fletu oraz skrzypiec, zaprezentował zespół Cisza jak ta. Koncert artystów, którzy ukochali sobie górskie klimaty oraz piesze wycieczki, rozbrzmiewał w monumentalnych wnętrzach Pałacu Jedlinka. Muzycy zaprezentowali prawie 10-letni dorobek swojej twórczości przed wypełnioną po brzegi pałacową salą. Cisza jak ta nawiązuje do tradycji poezji śpiewanej, której kurs wyznaczają takie zespoły jak Wolna Grupa Bukowina, Stare Dobre Małżeństwo czy Czerwony Tulipan. Muzycy, choć pochodzą z miejscowości nadmorskiej, najbardziej ukochali sobie górskie klimaty południa Polski.
Góry są gdzieś tam zawsze tłem do tego, co gramy. O tym opowiadamy o miłości, opowiadamy o życiu. Góry są tłem, dlatego że nasze piosenki powstają głównie w górach. Więc one występują jako tło treści, nie jako treść sama w sobie, jako meritum sprawy. W sześcioosobowym składzie zespołu nie zabrakło gitar oraz delikatnej perkusji. Dopełnieniem całokształtu muzycznego było z kolei brzmienie fletu oraz skrzypiec. Artyści zaprezentowali przekrój prawie 10-letniej działalności zespołu, na którą składa się 5 płyt studyjnych oraz ponad 50 autorskich utworów. Nie zabrakło również aranżacji wierszy Bolesława Leśmiana czy twórczości Agnieszki Osieckiej i Janusza Kofty. Choć korzeni zespołu szukać można w miejscowościach nadmorskich, to właśnie górskie szlaki i leśne ścieżki są inspiracją dla twórczości muzyków. Artyści dobrze znają również rejon gór Sobich i Wałbrzyskich. Choć piosenka turystyczna i poezja śpiewana okres świetności ma już za sobą, dalej cieszy się dużą popularnością, o czym może świadczyć wypchana po brzegi sala Pałacu Jedlinka. Za sprawą rozwoju internetu i takiego działania internetu, które powoduje, że każdy może sobie wybrać muzykę w tej chwili, której słucha, nie musi być skazany na media mainstreamowe, powoduje, że troszkę wracamy do tego, że każdy może sobie wyszukać taki kawał muzyki, który mu się podoba. Nie dla mnie jesteś, ani ja dla ciebie, że nie możemy rankiem kalać się w oczy. Wspólnej gwiazdy próżno szukać nam na niebie, że między ludźmi nie powiemy sobie ty. Że nie pójdziemy tak zwyczajnie gdzieś tam w gości i to co nasze nie jest nasze nawet my. No i że trudno kochać mocniej, kochać troszkę, pięknie kochać jak kochamy ja i ty. W zespole szkół nr 5 odbyła się kolejna akcja Dzieci ptakom. Jej efekt to 9 karmników, które w najbliższych dniach zawisną w okolicach szkół uczestniczących w akcji. Znany z ciekawych przedsięwzięć mechanik z ulicy Ogrodowej po raz drugi przeprowadził akcję Dzieci ptakom, której celem była budowa karmników. W akcji wzięli udział uczniowie 7 lokalnych szkół, w tym szkoły specjalnej nr 10 oraz Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Walimia. Za przygotowanie elementów karmników odpowiedzialni byli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. To już druga edycja proekologicznej akcji zespołu szkół nr 5 zatytułowanej Dzieci ptakom. Akcja ma kilka podłoży. Przede wszystkim staramy się obudzić u młodego pokolenia Wałbrzycha i okolic postawy proekologiczne polegające na zbudowaniu ptasich karmników i dokarmianiu zwierząt przez ciężki okres zimowy. Drugie podłoże tej akcji to bardzo szybkie skojarzenie młodego człowieka z techniką. Zadanie teoretycznie było łatwe, bo polegało na montażu gotowych elementów, ale w praktyce okazało się, że dla wielu udział w imprezie stanowił pierwszy kontakt ze śrubokrętem czy wkrętarką. Wszyscy jednak wywiązali się ze swych zadań wzorowo. Pracowało się ogólnie bardzo fajnie. Robiliśmy karmniki w akcji Dzieci ptakom. No ptak, łatwo się robiło, fajna zabawa. Była pomoc od osób, które to organizują, były narzędzia. I wszystkie typy, co było potrzebne, wszystko nam dali. Nauczyłem się, jak szlifować, jak dobrze przykręcać śrubki, składać. Będziemy z kolei te karmiki wieszać, dlatego ptaki. Niedługo zima się zbliża, musimy dokarmiać ptaków. Bo mogą wyginąć, jak na przykład nie będą jeść, bo będą trudno znajdować pokarm, żeby przeżyć. A tak, no to im pomożemy dużo i wtedy będą jeść. Najważniejszą częścią akcji będzie instalowanie karmników w szkołach, a następnie dokarmianie ptaków przez całą zimę. To już wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.